Opowiem wam dzisiaj o miejscu, które codziennie mijam w drodze do szkoły. Jest to park. Niezwykły park. Składa się on ze wzniesień ułożonych w kształcie pięciokąta. Zastanawiałem się zawsze, co kryją w sobie owe wzniesienia. Myślałem, że ukryte są w nich fortyfikacje z II wojny światowej. Moje rozumowanie było błędne. Okazało się, że historia wałów sięga dużo wcześniej. Jest to fragment zespołu fortyfikacji określanych jako Twierdza Warszawa. Zostały one wzniesione wokół Warszawy w XIX wieku przez władze Imperium Rosyjskiego. Działo się to w okresie, gdy Rosja carska próbowała przejąć dominację nad całą Europą, w tym także nad Polską. Fort, w którym jesteśmy, nazywa się Rakowiec i znajdował się w zespole fortów pierścienia wewnętrznego twierdzy. Został on stworzony w latach 90. XIX wieku. Jako jedyny z 6 fortów zbudowanych w tym okresie przetrwał do dnia dzisiejszego. Po roku 1909 wydano rozkaz zniszczenia go, lecz z niewiadomych przyczyn nie został on wykonany. Okazało się, że wysokie wały nie kryją w sobie żadnych budowli, lecz tylko ziemię, a jedyne betonowe fortyfikacje to 2 schrony. Są one położone na styku ramion i barków pięciokąta, utworzonego przez wzniesienia. Przechowywano tam broń i amunicję. Dzisiaj jest to tylko pole do popisu dla grafficiarzy. Ważną częścią fortu była fosa, której woda pochodziła z cieku w Okęcie Wilanów. Teraz już oczywiście nie ma w niej wody, gdyż została odprowadzona do wykopu obecnej kolei radomskiej biegnącej przez Rakowiec. Obecnie ściany fosy porasta trawa, na której dzieci się bawią, w zimie zjeżdżają na sankach. Dno fosy służy jako miejsce spacerów dla czworonogów i ich właścicieli. Poza tym wiele osób wybiera się tam na pikniki. W tym momencie w parku znajduje się siłownia, do której przychodzą ludzie w każdym wieku, i starsi, i młodsi. Każdy może poćwiczyć na rowerze stacjonarnym, wioślarzu, czy też popodnosić ciężary. Oprócz tego znajduje się tam plac zabaw dla dzieci. Dzięki niemu młode pokolenie nie czuje nudy przebywając w parku. Cieszę się, że młodzi i starzy mogą żyć w wolnym kraju i nikomu z nich widok tych wzgórz nie przywodzi już na myśl nienawidzonego zaborcy, a jedynie radość płynącą z beztroskiego spędzania czasu w towarzystwie rodziny i przyjaciół.